Michał Nowak, zapraszam na sport. Katarzyna Skorupa zakończyła swoją bardzo bogatą siatkarską karierę. Ostatnie dwa sezony rozgrywająca spędziła w swoim rodzinnym Radomiu, w Eleklerk Moja Radomce. Kariera 38-letniej rozgrywającej była bardzo bogata. Katarzyna Skorupa ma na swoim koncie medale Mistrzostw Polski, Włoch, Turcji czy Azerbejdżanu, ale też Puchary Polski i Włoch. Superpuchary Włoch i Turcji, medale Ligi Mistrzyń czy klubowych Mistrzostw Świata. W 2020 roku, po ponad 10 latach gry za granicą, Skorupa wróciła do Polski, a dokładniej do swojego rodzinnego radomia i przez ostatnie dwa sezony reprezentowała barwy Eleklerk, moja radomki. Katarzyna Skorupa zanotowała też 150 występów w reprezentacji Polski. Siatkarka poinformowała o zakończeniu swojej zawodniczej kariery. Teraz, jak sama wspomniała, czekają ją nowe wyzwania. Kolejny zawodnik pozostaje w ekipie Ceraduene i Czarnych Radom. W nowym sezonie koszulkę radomskiej drużyny ponownie założy Libero Mateusz Masłowski. Mateusz Masłowski do Czarnych trafił przed sezonem 2019 20 Dla wychowanka Resowi będzie to już czwarty sezon w barwach radomskiego klubu. Libero rozegrał już w najwyższej klasie rozgrywkowej 142 mecze, z czego 69 razy w zespole Czarnych. W minionych rozgrywkach Masłowski wystąpił w 25 spotkaniach i był drugim najlepiej przyjmującym siatkarzem radomskiego klubu i raz otrzymał statuetkę MVP. To kolejny zawodnik, który zostaje w ekipie z Radomia na sezon 2022-2023. Wcześniej klub ogłosił pozostanie środkowego Sebastiana Wardy atakującego Daniela Gąsiora, Libero Macieja Nowowsiaka przyjmującego Pawła Rusina i odejście rozgrywającego Aleksandra Woropajewa. Trzecioligowcy z naszego regionu, czyli Broniradom i Pilica Białobrzegi w najbliższy weekend zagrają na wyjazdach. Po domowym remisie z rezerwami UKS-u Łódź piłkarze Broniradom pojadą na mecz wyjazdowy z GKS Wikielec. To zespół, który zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli grupy pierwszej i trzeciej ligi. Podopieczni trenera Mikołaja Łuczaka natomiast są na dziesiątej pozycji. Początek meczu w sobotę 30 kwietnia w samo południe. Pilica Białobrzegi natomiast w ostatniej serii gier przegrała z liderem z Legionowa i dalej jest tylko nieznacznie nad strefą spadkową. W sobotę o godzinie 13 podopieczni Mariusza Sawy zmierzą się na wyjeździe z Wissą Szczuczyn. Zespół ten zamyka stawkę. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.